tak wyglądają, opierzą się. Tu jest jedna lotka do spierzenia. Jedna czy dwie? Jedna. Przepiękny gołąbek, ale o, jak piórka lecą. Przepiękny gołąbek, to jest samiczka, dziewczynka, taka ciemnopstra. Mama pitbull, tata inbred na szelęsy. Miałem tutaj, babcia była czołową lotniczką w kategorii B. Mam dyplom za nią z kategorii B, z wystawy. Nie chcę teraz skłamać, która tam była, bo to babcia była. Starszych lotników, szelęsów, wywodząca się z gołębi Leinheim. Także tutaj szelęsy. Jedna strona, ojciec imbredowany szelęs, matka pitbull. No i wyszła taka potężna samica, przepięknej budowy. To jest samiczka młoda, pierzy się, prześliczna. Taka ta krzyżówka wyszła, szelęsów. O. Jedna lotka do zrzucenia. Tak widzę, że jest to samiczka, bo się kłania, bo się paruje. Powiem tak, łatwiej takiego pstrego zauważyć, te pozostałe. Też może, gdybym tu przesiadywał, miał czas, to by się zaobserwowało, czy samczyk, czy samiczka. Po prostu taki wpada w oko. I wiem, że to jest samiczka. W przypadku pozostałych, tam czerwony, wiem, że to samczyk. Czerwony, wiem, że to samczyk. Ale nie wszystkie te siwki, czy coś, to potem się pamięta, jak się zachowywał, żeby tam rozpoznać, tak powiem szczerze, bo jest ich sporo. Także piękna samiczka, tak wyglądają moje młode lotowe. To po karku, o, pierzy się. Takie mam młodziaki w tym roku. No i zobaczymy, jak się będą spisywać te, co u mnie zostaną jako roczne i w kolejnych latach. Sporo krzyżówek. Z Sagana, z Pitbulla, z Porszaków też zostały mi przelotowane. Paluchów tutaj też mam od Marcina i Bożeny paluch przelotowanych, uchowanych u siebie. Dlatego te oryginały w większości z rozpłodu są sprzedawane, bo tutaj młodzieży jest. Jeśli sprzedam te oryginały, to więcej młodzieży zostawię. Także, no bo jak sprzedam rodziców, no to z tych par, co rodziców sprzedałem, to dzieci będę zostawiał. No a z tych par, co rodziców zostawię, to sprzedam dzieci. No trzeba ograniczyć ilość, nie? Bo za rok sobie znowu odchowam. O, przepiękny. Także przepiękna samiczka.